wszystkim witajcie bardzo serdecznie w już 30 odcinku z Movistar Planet. Jak pewnie wiecie, dzisiaj jest Black Friday, czarny piątek, czyli jak i na Movistar Planet, jak i w realu jest wiele wyprzedaży. Na Movistar Planet będą to wyprzedaże 50% i zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądać, gdyż ja jeszcze na Movistar Planet nie wchodziłam, a jest godzina 11.30, no to postanowiłam, że właśnie wejdę dzisiaj na to Movistar Planet i to dla was nagram, zresztą mówiłam już o tym w poprzednim odcinku. No i zobaczymy, jak to zresztą będzie wyglądać, czy będzie jakiś osobny temat, choć wydaje mi się, że raczej nie, bo w końcu wczoraj robili motyw, który ma bardzo tematykę podobną, bo w końcu jest centrum handlowe, ale zobaczymy, czy tylko z tego motywu będzie 50% przecen, czy z wszystkich ubrań, no dobra, nie wiem, zobaczymy, jak to będzie wyglądać, no i mam nadzieję, że odcinek wam się spodoba, to ja się zaloguję i zaraz do was wrócę. Jestem i zanim załadowały mi się te wszystkie koła, moje konto i w ogóle, to widziałam, że z tyłu wydaje mi się, że był właśnie ten sam temat, tyle, że tutaj właśnie, jak widzicie, są te naklejki, minus 50% i tam nawet był jakiś tam napis, że Black Friday czy coś takiego, więc poczekajcie, ja zakręcę kołami i wrócę za chwilkę. Okej, okay, i jak widzicie, Pixie Star napisała coś na swoim statusie. Czas na czarny piątek, wszędzie wyprzedaże, także na MSP, widzieliście już ofertę w naszym sklepie. Więc zobaczymy, czy będzie na całym Movistar Plan, czy tylko z tego tematu. O, i widzicie, że także tutaj na naszej planecie jest Black Friday, że wyprzedaż jest minus 50%, więc weźmy sobie może do sklepu. O, to co mam mówić. O Jezus Maria, ale fajne! Ale mega fajne! To jest tak... Ej, nie było tak, ale fajnie, mi się to mega podoba! No bardzo fajnie, za ten wygląd tak, bardzo fajnie zrobili. Aha, dobra. Ale to jest na wszystko, czy tylko na te rzeczy? O Boże, na wszystko, no bez jaj. Nie, tylko na wybrane rzeczy. Ej, no bez jaj. Przecież te rzeczy nie były aż takie tanie. Mi się przynajmniej wydaje. Ale nie na wszystkie, na przykład te włosy na pewno nie kosztowały tyle. To musieli zrobić na tego jakieś, wiecie... No, tutaj do tego tematu, O Jezu, jak ja kocham tę bluzkę. Super, właśnie, ale mega! Nie wiedziałam, że tak będzie wyglądać. Fajnie, fajnie. O, i właśnie. Więc tak jakby dodali nowy temat. No nie wiedziałam, że to tak będzie wyglądać fajnie. Ale się cieszę, bardzo się cieszę, bo na przykład to bluzkę też robię, te włoski też. Fajnie, fajnie. Ale fajnie! Dobra. A właśnie, bo ja jestem ciekawa, czy jak kupię sobie w sklepie Diamond... gdzie to jest? Tutaj? No, idź na szalone zakupy. Jak sobie szalone zakupy kupię, no to na przykład jak ktoś będzie kosztować 200 Starcoins, no to będzie później kosztować to 100 czy 0. Bo właśnie się zastanawiam. I nie wiem, czy zainwestować w te 25 diamentów, przez godzinę sobie nakupować tyle rzeczy, ile mi się podoba. Czy jednak tego nie kupować, ale trochę więcej zapłacić. Właśnie się zastanawiam. No nie, nie wiem, poczekajcie. Się zastanowię, bo właśnie nie wiem, jak to zrobić. Zdecydowałam, że jednak nie będę kupować tych szalonych zakupów, ponieważ może trochę mniej zapłacę, ale kasy, jak widzicie, mam no dużo, a diamentów już niestety trochę mniej, a w bliższym czasie no nie zamierzam diamentów kupować, a kasę to można sobie zarobić, co nie? Więc zdecydowałam, że nie będę jeszcze, nie będę na razie tej szalonych zakupów kupować, więc dobra, zrobimy sobie może jakiś komplecik, to rozbierz się kochaniutka. Rozbierz się ze wszystkich swoich rzeczy. No i o, nagram coś, tak? Robimy komplet.
trochę mnie nie było, ale już jestem. No i jak widzieliście, stworzyłam aż 5 kompletów i wydałam niestety troszkę kasy. No ale i tak nie jest to tak dużo, jakbym wydała, gdyby te rzeczy nie były 50% taniej. Więc ogólnie bardzo fajnie, że stworzyli takie coś. No i pokażę wam zresztą już te wszystkie luki. Bo stworzyłam już te luki na Movie Star Planet, więc jakby ktoś chciał, to oczywiście można kupić. Więc pokażę wam jeszcze raz te wszystkie komplety. Tutaj jest pierwszy, który właśnie mam na sobie. Tu jest drugi, tutaj trzeci, taki słodki, ten mi się bardzo podoba. To jest czwarty i piąty. Ten mi się najbardziej podoba, więc go teraz założę. No nie wiem, tak jakoś właśnie lubię takie komplety i kolor jest piękny i w ogóle cały look jest prześliczny, oczywiście dla mnie, więc ten mi się najbardziej podoba. A wy napiszcie w komentarzu, jaki dla was najładniejszy look stworzyłam w dzisiejszym odcinku. Czy numer właśnie 198, 199, 200, 201, 202, bo właśnie tutaj są. Albo po prostu wpiszcie na przykład, tak jak było wyświetlone, że komplet 1, jak tworzyłam te komplety, to wpiszcie po prostu komplet 1, komplet 2, albo numerki właśnie te na Movie Star Planet. Po prostu chcę, żebyście napisali, który komplet najbardziej wam się podoba, bo oczywiście mogę też w innych odcinkach tworzyć, jak robię, pokazywać, jak tworzę komplety, bo dla mnie jest to przyjemność i widzę, że wam też to wam się podoba. No więc mam nadzieję, że cały odcinek wam się spodobał. No i ogólnie wygląd Movie Star Planet i wszystko jest naprawdę bardzo, bardzo fajne. Bardzo mi się wszystko podoba. No i wielki plus dla moderatorów, że to stworzyli w ogóle. No fajnie, fajnie, bardzo się cieszę. No i do zobaczenia w następnym odcinku i mam nadzieję, że do jutra albo do niedzieli zobaczymy, bo jak nie było mnie w szkole, to teraz mam trochę do uzupełnienia, ale i tak właśnie jeszcze dzisiaj będę musiała robić lekcje z dzisiaj, więc to troszkę niestety tych lekcji mam, ale mam nadzieję, że szybko to zrobię i że jutro coś dla was nagram, albo wieczorem, zobaczymy jak to będzie. No, pa pa!